Małgosia była w klinice i później tam robiła badania i dostaliśmy później na lotnisku telefon od lekarza, że się udało, tak? Z tym, że to był kolejny raz, kiedy dostaliśmy taką wiadomość, to też nie było jakiejś euforii. Ta radość była bardzo taka poskromiona. Rozłożona na raty. Można tak powiedzieć. I tak pierwszy raz naprawdę ucieszyliśmy się, jak zobaczyliśmy bijące serce na USG. To był taki pierwszy moment, że pozwoliliśmy sobie na więcej radości. A już tak zupełnie zaczęliśmy się naprawdę cieszyć. Jak skończył się 12 tydzień ciąży? Ale podobnie było, jeżeli chodzi o naszą taką podzielenie się naszą radością z naszą rodziną. Nie obdzwanialiśmy, tylko też czekaliśmy właśnie już na taką 100% pewność, że możemy się dzielić naszym szczęściem. Chłopcy i Staś i Tadzio wiedział tak, w taki naturalny sposób. Oni wiedzieli, że my przechodzimy przez procedurę in vitro. Nie afiszowaliśmy się tym jakoś szczególnie, bo nie chcieliśmy ich obciążać. I chyba powiedzieliśmy chłopcom, jak był trzeci miesiąc skończony? Tak, jak już wróciliśmy chyba od lekarza wtedy, jak zobaczyliśmy na USG, że wszystko jest okej. Okay. Ale do chłopców tak naprawdę zaczęło docierać to wtedy, kiedy zobaczyli już mój zaokrąglony brzuch. Dopóki nie było brzucha, to dla nich nie ma ciąży. I tak naprawdę od jakichś 2 miesięcy tak widzą, że ta ciąża jest, bo widzą ten brzuch, śmieją się ze mnie w domu, że jestem grubaską. Że masz apetyt. Tak, że mam apetyt i że mam brzuch. Wiesz, ja miałam tylko wstawić łóżeczko, przewijak, tam jedną ścianę zrobić, a skończyło się na tym, że są nowe zasłony, rolety, nowa kanapa, nowy fotel. Wiesz, to jakby się rozlało na cały dom. I jeszcze ten remont trwa. Ale myślę, że już się niedługo będzie kończył. My chcieliśmy wynająć dom albo we Francji, albo w Hiszpanii i chcieliśmy tam być przez jakiś czas, ale niestety teraz już wiemy, że chyba będziemy musieli zmodyfikować te plany, ale na pewno nie będę chciała wrócić do pracy szybko. Wiesz, myśmy się naczekali na tego małego... Tak, na pewno się odizolujemy, tak? Mamy już plan gdzie, ale to będzie w Polsce, więc wybierzemy się do miejsca, gdzie będzie Małgosia mogła spokojnie odpocząć, dojść do siebie, gdzie będzie dużo zieleni, przestrzeni, nasze psy będą biegały, a dzieciaki będą się świetnie bawić i nie nudząc się. Chcemy być całą rodziną razem, chcemy ten moment i tak wejść i przywitać tego nowego członka rodziny w taki sposób, żeby nikt się nie spieszył, nikt się nie denerwował. Ja chcę się tym stanem nacieszyć, zobaczymy jak długo wytrzymam.